Basiu, jak się cieszę, że dzisiaj mogę siedzieć z Tobą przy stole. Zabrałam z sobą Maryję i przyjechałam Ciebie odwiedzić, ponieważ jest to niesamowite, że Maryja tak nas przeprowadziła i tak nas poprowadziła przez te lata, odkąd żeśmy się poznały. Pamiętasz, żeśmy się poznały, jak nocowałyśmy razem u sióstr Loretanek w Warszawie, w czasie, w czasie spotkań rekolekcji. Ja tam nocowałam po raz pierwszy. Tam szczęcowała jedna osoba, pamiętasz? Tak, tak. Wynocowały się razem w jednym pokoju, ja w drugim. I żeście rozmawiały, modliły się, jadły razem, no ja jakoś przyszłam potem później, chciałam, e, chciałam iść spać. I ty nagle przyszłaś do pokoju, to było dobre, stanęłaś nad łóżkiem, a ja mówię do ciebie, ty byś lepiej zaczęła malować ikony. A ty wtedy stanęłaś jak wryta, patrzysz na mnie, I ja mówię, co ja powiedziałam takiego? Co ja powiedziałam takiego, że Cię to mogło tak dotknąć? Przecież właściwie w ogóle się nie znałyśmy no, widziałyśmy się gdzieś na korytarzu. Ja powiedziałam coś takiego, że po prostu chciałam pójść spać, i tak to jakoś ze mnie wyszło, jak oddech. A to, a to Ciebie dotknęło? Tak. To, że powiedziałeś, że mam malować ikony, to było dla mnie właśnie takie poruszające niesamowicie, dlatego że ja to pragnienie nosiłam w sercu. Nosiłam już właściwie od, od bardzo, bardzo dawna, a w Warszawie, kiedy, kiedy uczestniczyłam w rekolekcjach, w warsztatach Akademii Rozwoju Talentów, te pragnienia zostały obudzone i też złożyłam je w czasie modlitwy w Krzyżu Pana Jezusa, aby i one zostały pobłogosławione. I to, to było dla mnie takie niesamowite, że to było dla mnie takie potwierdzenie tego, że rzeczywiście mam to robić, chociaż może nie wierzyłam do końca też w swoje możliwości. W to, że Pan Bóg. Ale to było chcę, Twoje pragnienie serca. Ode mnie tego. Tak, tak. któremu chcę. złożyłaś. A ja przecież o tym nie wiedziałam. Patrz, to, był, to była połowa stycznia 2018 roku, kiedy tam nocowałyśmy. I ja po prostu powiedziałam to tak na dobranoc, jak <laughs> żebyś dała mi spokój, mhm. Boże, podiesz, żeby pójść spać. A ty nagle zaczęłaś mi mówić, że chciałaś się uczyć w Akademii Sztuk Pięknych, że chciałaś malować. To w ogóle w, okazuje się, że ty w szkole. Uczyłaś lekcji plastyki, a przecież o tym w ogóle, ja w ogóle Ciebie nie znałam, a Pan Bóg Ciebie widział, jak złożyłaś to, to w ofierze, że to swoje pragnienie i marzenie, żebyś chciała to robić, prawda? Tak, bo ja kiedy, w czasie, kiedy pracowałam w szkole, to właściwie głównie ten czas przeznaczałam na, na, na własną edukację, ale też na, na przygotowywanie się do lekcji, na, na, na warsztat nauczycielski. Sprawdzanie prac dzieci i tak dalej. A to malowanie zawsze gdzieś zostawało, było odkładane, ale ono było w nadnie mojego serca, i kiedy to powiedziałaś, to to, to to mnie właśnie bardzo wzruszyło i poruszyło. No i wtedy ja nie zostawiłam tego tak ja mówię, to super. Skoro to jest z Ducha Świętego, a Ciebie to dotknęło, to chcę mieć pierwszy obraz, który namalujesz. A... Pierwszy, który namalujesz. I moim marzeniem było, żeby to była właśnie Maryja, Matka Kościoła, Maryja niosąca Ducha Świętego. I mówię, namaluj mi ten obraz. To nie tylko dla mnie, ale dla dzieła, żeby to był właśnie ten Twój pierwszy obraz. Skoro to jest z Ducha Świętego ta wiadomość i Twoje pragnienie, to ja chcę mieć Twój pierwszy obraz. A, tak, od ciebie. Ale I dla mnie to było też niesamowite, że ty złożyłaś, że tak powiem, takie zamówienie u mnie, ale tu chodzi przede wszystkim o to, że ten obraz bardzo mnie poruszył na seminarium odnowy wiary, kiedy, go, kiedy dostałam właśnie z fragmentem modlitwy, z fragmentem Pisma Świętego dla mnie i, i właśnie ten, ten obraz ja również nosiłam w sercu, że go namaluję jako pierwszy i tu jakby te, te rzeczy się po prostu nałożyły na siebie, tak? No to niesamowite, a to popatrz, w połowie stycznia 2018 roku no przez Ducha Świętego, Duch Święty objawił, żebyś zaczęła malować obrazy. Potem to była 10 czerwca 2018, nie, 6 czerwca, 2018 jechaliśmy odwiedzić, jechałam, odwi jechaliśmy odwiedzić osoby, które tam były w domu terapii uzależnieniem przy Panu Bogu, w domu miłosierdzia, i ty przysłałaś mi na komórkę wzór tej, tego obrazu. Mówisz jeszcze niedokończony. Ja mówię, super, ja, nie, ja chcę właśnie taki niedokończony, taki, taki pierwszy, taki, taki może nie najlepszy, nie najdoskonalszy, ale właśnie taki lubię, taki, taki... chodziło o to, żeby był taki. I to było niesamowite, że w tym momencie, kiedy tam jechaliśmy, odprawić mszę świętą, pomodlić się, śpiewać, spotkać i porozmawiać. Ty ten obraz przysłałaś, a później przyjechałaś z tym obrazem w Wigilię 2018 roku, Wigilię Matki Bożyszka Pleżne, czyli 15 maja, 15 lipca 2018 roku i go przywiozłaś do sanktuarium maryjnego z takim wielkim, białym belo, welonem. Wigilię Święta Matki Bożej. Tak, po prostu ja tak czułam, jak żeśmy mówiły, że Maryja po prostu sama przyjechała z tym obrazem. No, ja ten obraz malowałam, modląc się przy nim, tak? Staram się być w stanie łaski uświęcającej i właśnie malowanie tej ikony i innych ikon traktuję jako formę uwielbienia poprzez malowanie. Więc ten, modliłam się przy nim, też śpiewałam pieśni Uwielbienia, czcząc w ten sposób i Maryję, i Pana Boga. I potem, miałam, jak Ty powiedziałaś, że, że chcesz właśnie taki, to miałam takie mieszane uczucia, no bo chciałam go dopracować jeszcze, ale jednocześnie miałam takie. Takie przynaglenie rzeczywiście, że to już starczy, że muszę ci ten obraz zawieść osobiście. A wiesz, T dlaczego te przynaglenia miałaś? I zobacz, Basiu. Ten obraz był na ślubie dwóch bezdomnych, stał przy samym ołtarzu. Oni później z tym obrazem wychodzili z kościoła. Oni... Później była taka uczta miłości w zakrystii. Ten obraz był też tam umieszczony. Ten obraz pielgrzymował do Medjugorje. Po pokojach ludzie go mieli i się modlili. I ten obraz po prostu teraz siedzi z nami tu przy stole. Maria przyjechała samochodem My przyjechaliśmy ciebie odwiedzić. Jest to niesamowita chwila, bo wydarzyło się wiele rzeczy po drodze. I ty też później namalowałaś następne obrazy? Y tak. Namalowałam, to były, to były przede wszystkim właśnie też jeszcze Matka Boża niosąca ducha, namalowałam Świętą Rodzinę, kilka też obrazów z Jezusem Miłosiernym, Jego popiersie. Namalowałam też Matkę Bożą Górecką, czyli z tego sanktuarium, w którym formuje się też we wspólnocie w Górce Klasztornej. A jaki przydomek ta Matka Boża ma? No, Matka Boża, Góreczka. I namalowałam też Jezusa, który ma dopisek Christo Teama, jeśli dobrze mhm. mówię, który też bardzo mnie poruszył, jak byłam na rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach jednego roku. No. I te obrazy, jeden z tych obrazów na przykład trafił do Niemiec. Bo mhm. też, ale z każdym z tych obrazów wiąże się jakaś kolejna historia. Tak, tak, tak. Myślę, to jakby powiązana jest jak modlitwa, Duch Święty. Tak, bo każdy i obraz, każdy obraz, który maluje, maluje pod wpływem modlitwy i pod wpływem Ducha Świętego skupiając się na tym właśnie. Cieszę się Basiu, że możemy tu siedzieć przy stole. Ja również. <grafię> I że, tak. że, że Pan Bóg nam pozwolił się spotkać, że zaczęłaś malować obrazy. Zaczęłaś od, od Matki Bożej właśnie niosącej Ducha Świętego. I niech, niech wiele osób zostanie dotkniętych przez to, co robisz, co namalujesz. Tak, niech Jezus no? będzie uwielbiony w tym, też wszystkich, którzy ten obraz no popatrz, ja mam na komórce, ty masz na komórce, ten sam obraz mamy. No, od Coś, tamtego, nas od tamtego momentu... Coś nas łączy. Coś nas łączy, a znam ta, więcej jest. osób, które ten twój obraz mają na komórce, więc niech dużo osób chodzi z Maryją. Mhm. Nie sącą Ducha Świętego nie tylko w komórce, ale w sercu. Dokładnie. Niech Jezus będzie uwielbiony. Basiu, a Matka Boża Górecka to jaki ma tytuł? To jest Matka Boża Niepokalanego Poczęcia. No niesamowite, a, a, a kiedyś objawiła. Objawiła się komu. Jaka jest historia się, tego sanktuarium? Objawiła się tam pastuszkowi w święto zesłania Ducha Świętego. I to jest najbliższe sanktuarium koło ciebie. To tak. jest najstarsze sanktuarium tak. w Polsce. Maryjne w Polsce, tak. Objawiła się Matka Boża pastuszkowi w zesłanie Ducha Świętego. Dokładnie. Ty namalowałaś obraz Matki Bożej niosące Ducha Świętego. A ja jeszcze teraz właśnie przed chwilą przeczytałam, że, że w tym sanktuarium Kilka wieków przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu, wierni Polacy składali ślub krwi, że będą bronić godności Maryi niepokalanie poczętej, a nawet poniosą śmierć w obronie tego tytułu. Matki Bożej niepokalanie poczętej. Kilka wieków przed ogłoszeniem tego dogmatu. No Najstarsze dokładnie. sanktuarium w Polsce. Tak, tak, niesamowite. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mieszkam. Tak blisko, tak wyjątkowego miejsca. Amen. Amen.